Słuchajcie, jak wszyscy wiemy, panowie są chętni ze sobą na pojedynek. Natan też, z tego co oglądałem wywiady po pierwszej konferencji. Raz. Dobrze, Darku. Po pierwszej konferencji to też jest chętny na pojedynek. I Darek raz dodał następującego tweeta, tutaj zacytuję. Natan Nocnik coś gęsił do mnie na nagrywkach, dostał reprymendę, że mogę go tu wyjaśnić i już był w strachu, śmiejąca się minka. I chciałbym, żebyście panowie wyjaśnili tą sytuację, bo ty, Darku, powiedziałeś, że dostał reprymendę Natan i Natan też bym chciał, żebyś dokładnie teraz tak było. Odpowiedział. Coś tam do mnie, kurwa, gęsił, że o, mogę cię wyjaśnić na konferencji. To powiedziałem mu, to możemy, kurwa, teraz to wyjaśnić. No i się zestrałeś, kurwa, taka prawda. Ja się zestrałem? Oczywiście, kurwa, głowa w dół, kurwa, uśmiech głupi i poszłeś, kurwa. Nawet Michał mówi, ty, gdzie ten, kurwa, nocnik? Gdzie on jest, kurwa? Ja skończyłem nagrywki, bo musieliśmy powtarzać. Zapytałem się, czy chcesz to wyjaśnić. Dobra, zestrałeś się i tyle, kurwa, podeszłem do ciebie, trzeba było się odezwać. Czemu się nie odezwałeś? Kiedy się nie odezwałem? Sam się zadałem to pytanie. A ty powiedziałeś... No mówiłem ci, możemy wyjaśnić, i co? I no to co? Czemu nie wyjaśniłeś, no to czemu nie wyjaśniliśmy? No. To jest pytanie do ciebie. Ja ci to zadałem pytanie. Słucham? Kurwa. Nie mów słucham. Przed pojedynkiem, jeżeli przed ja mówię starciem... do ciebie, możemy to teraz wyjaśnić, to trzeba było, kurwa, no to podejść teraz do mnie to i mogliśmy już, kurwa, coś się napierdalać. No to chodź teraz to problemu, wyjaśnić. Kurwa. No to chodź teraz to wyjaśnić. No to dawaj, tu nie ma problemu. Nie, dobra. To po prostu zrób... Nie, nie, nic się nie dzieje, ale no możemy tak. Chłopakom myśleć Darek, zrobić face to face. Zróbmy face to face. Tak, zróbmy Darek. Chłopakom face to face. Tak. Dawaj, Darek. Sylwester, a może ty znasz definicję słowa zesrałeś się? To trzeba poczuć, czy trzeba to zobaczyć? Nie. To jest zbyt... To już jest takie pytanie dla takich, wiesz, profesorów. Dlatego... Ja wiem. Okej, okay. No to jak to jest? Dawaj, Daru! Darek, tylko bez luki, okej? Okay? Dawaj. Federacja sprawdziła, oczywiście przed chcę o to zapytać, czy Daru nie ma żółtych papierów. Bo ja nie chcę upośledzonych być, bo potem będzie drama jak z kamerzystą, czy coś w tym stylu. Nie, no zezwalamy na face-to-face. Gościu, ale ty jesteś, kurwa, chory, bo chodzisz do psychologa, więc odpierdol się ode mnie. Chcesz się napierdalać, to dawaj. No ja chodzę do psychologa i ze mną coraz lepiej, a stąd coraz gorzej przez to. Dobra, panowie, face to face. Darek, dawaj. To nie oznacza, że jest chory, bo teraz w tych latach 70% społeczeństwa korzysta z terapeutów. Nie. Dawaj. Dobra, słuchajcie, pytanie do publiczności. Chcielibyście takiego pojedynku? Dobra, myślę, że ta walka to tylko kwestia czasu. Panowie, dziękuję bardzo. Darku, dziękuję za twoją obecność.